Proszę mi wybaczyć, że nie mam maski, ale mam duszności nie tylko z powodu wieku, ale z powodu aktualnej sytuacji politycznej. Proszę Państwa, zaiste 31 lat temu odbyły się te wybory 4 czerwca 1989 roku, poprzedzone po pierwsze układem okrągłego stołu i bardzo krótką, przypomnę tylko dla tych młodszych, że obrady okrągłego stołu skończyły się 5 kwietnia 1989. Listy wyborcze były zatwierdzone 26 kwietnia, a wybory 4 czerwca. To jest o tyle ważne, nawet w kontekście obecnej sytuacji, że krótka kampania, skuteczna o charakterze plebiscytowym, ma możliwość sukcesu. To wszystko zależy od ludzi. Otóż, proszę Państwa, my startowaliśmy tak na dobrą sprawę chętnych do udziału w tych wyborach, to nie było wielu. Bo jaka była sytuacja w kraju? Otóż, po pierwsze, była bieda z nędzą. Wszystko, żywność na kartki, paliwo na kartki. Rząd i propaganda komunistyczna, a jeszcze 200 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej jako żywo stojąca nie u granic nasz, tylko w granicach polskich. Wszechwładna Służba Bezpieczeństwa. I my w takiej sytuacji rozpoczęliśmy kampanię. Nikt z nas nie miał doświadczenia, ale startowaliśmy jako drużyna Lecha Wałęsy z jego zdjęciem. Każdy z nas zrobił sobie takie zdjęcie, to pomysł Andrzeja Wajdy. Muszę powiedzieć, że nazwano nas wtedy drużyną Lecha Wałęsy. Do dziś jestem dumny i ktokolwiek uważa albo próbuje wygumkować Lecha Wałęsę, jest po prostu chyba mało poważny, nawet jeśli ma tytuł profesora. Kampania była dosyć skomplikowana, to znaczy jeździliśmy tak. Ja miałem zresztą wybrany celowo taki inny okręg wyborczy, czyli Biskupiec, czyli nie miejski olsztyński, bo tu była Grażyna Langowska i pan Złakowski, i pan Kruk, i pan Trzebiatowski. My byliśmy jedyną grupą, która była rdzennej, nie mieliśmy tak zwanych spadochroniarzy. Ale ta kampania spowodowała, że my jeździliśmy od wioski do wioski, od miasta do miasta, nawet bardzo często każdy z nas zabierał głos przy bardzo życzliwej postawie kościoła. Bardzo często mówiłem z ambony, co mi się później w życiu nigdy nie zdarzyło, ani wcześniej, ani później, ale ta pomoc kościoła była wtedy widoczna. Nie było milczenia, które tradycyjnie jest dostrzegane dzisiaj. Ta kampania była krótka. Na każdym spotkaniu widzieliśmy, że towarzyszy nam Służba Bezpieczeństwa, która notowała skrzętnie wszystko. Zresztą pracownicy, historycy IPN-u to bardzo dokładnie sprawdzili. Rzeczywiście każdy wiec był dokładnie opisywany, kto kiedy brał udział i tak dalej. Także ona była dosyć dynamiczna, ale też i groźna trochę. Mianowicie wystarczy powiedzieć, że według historyków 30 maja, czyli na 5 dni przed wyborami, lokalny prokurator tutaj wystąpił z wnioskiem o aresztowanie mnie. Na szczęście się przełożeni nie zgodzili. Ja oczywiście te wszystkie dokumenty mam i panu profesorowi Gieszczyńskiemu przekazałem. Nie jest to zatem jakiś przypadek. W połowie już kampanii dostrzegliśmy taki entuzjazm, że obecna tutaj pani Irena Teles postawiła dosyć duże, że tak powiem, stawkę zakładu, że wygramy wszystko. A lista była, Komitet Obywatelski liczył, ta drużyna Lecha Wałęsy, 161 kandydatów do Sejmu i 100 kandydatów do Senatu. Tylu, ile można było wystawić.
nie było konkurencji między nami, natomiast na tej liście naszej, po naszej stronie, mógł być każdy, gdy zebrał chyba 3000 podpisów. Chciałem Państwu powiedzieć, że to, co nie pamiętamy już, ale nigdy już później nie było tak dramatycznie trudnej, skomplikowanej ordynacji wyborczej. Bo żeby oddać głos ważny, trzeba było skreślić, na przykład w przypadku mojej listy, 13 innych osób i zostawić jedno, czyli mnie. Albo jakąś inną osobę. Do Senatu podobnie, można było zostawić dwie osoby, bo tyle było mandatów. Także wystarczy powiedzieć, że tych głosów nieważnych było sporo. Ona była celowo tak skomplikowanie zrobiona. Zresztą to jest taka tradycja, że rządzący mają taki dar komplikowania wyborów po to, żeby wygrać pod stołem, a nie uczciwie. Ta tradycja jest kontynuowana. I otóż 4 czerwca rzeczywiście te wybory wygraliśmy. Poległa lista krajowa, co w ogóle było dosyć dziwne, bo na liście krajowej przeszły tylko dwie osoby, pan Kozakiewicz i pan Zieliński, dlatego że w dwóch rubrykach oni byli na końcu, a zatem czasami ta linia X, duża przez całą stronę, nie sięgała do nich. I później było oczywiście 4 lipca, było posiedzenie Sejmu, no i rozpoczęła się nasza praca. Chcę powiedzieć, że mało kto wie, jak jest potężna siła kartki wyborczej. To nie jest tak, że coś jest nam dane raz na zawsze. Ja specjalizowałem się i w ogóle pilnowałem wymiaru sprawiedliwości, praworządności. Byłem jednym, wspólnie z profesorem Strzemboszem, autorem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. I to było mi najbliższe. Natomiast to, co obserwuję, tak było do roku 2015. Ale dlaczego te wybory 4 czerwca są tak ważne? Otóż po pierwsze, Polska odzyskała wkrótce po tych wyborach, bo w końcu grudnia, właściwie 1 stycznia 1990 roku, wolność, niepodległość i suwerenność bez rozlewu krwi. To po raz pierwszy w historii się zdarza, żeby pokonać wielkiego wroga, którego armia jeszcze była na terenie Polski, podkreślam, i żeby ta wolność była uzyskana w historii Polski, nie zdarzyło się bez rozlewu krwi. To był wzór dla innych państw, dla Niemiec, dla Czech, Czechosłowacji wtedy, dla Węgier i dla innych państw. Polska odzyskała dzięki temu ogromny prestiż i uznanie. I przez te lata, do 2015 roku, moi przyjaciele z Francji szczególnie, to byli zachwyceni Polską. Wielokrotnie bywałem u nich z oficjalnymi wizytami, mniej oficjalnymi. I zawsze uważali, że Polska jest tym krajem, bo odzyskała wolność w sposób mądry, uzyskała prestiż. Teraz jesteśmy na 61. miejscu, jeśli chodzi o wolność mediów na świecie. Mówię to dlatego, że po 2015 roku, obserwując inne dziedziny, ale również praworządność, dostrzegłem, że już od grudnia 2015 roku następuje złamanie zasady trójpodziału władzy. Państwo, które nie przestrzega trójpodziału władzy, nie jest państwem demokratycznym. Powracając do rzeczy najważniejszej, czyli kartki wyborczej, która wtedy miała niebywałą moc i spowodowała odzyskanie niepodległości w sposób bezkrwawy, bez użycia siły, ta kartka ma nadal zawsze taką samą moc. Przypominam to w kontekście 28 czerwca, dlatego że te wybory moim zdaniem mają równie charakter plebiscytowy jak w roku 89 i równie będą miały taką samą moc. Jeśli ta karta nie odniesie sukcesu spodziewanego przez państwa tu zgromadzonych, to już nigdy z tego nie podniesiemy. Także warto obudzić się
I jak wtedy było hasło, pierwszy raz możesz wybrać, wybierz Solidarność, to teraz trzeba po prostu takim samym hasłem iść, obudź się, bo cię przegłosują. To też było takie hasło. Liczę optymistycznie, że tak będzie. Dziękuję.